Witam was serdecznie w piątkowym socjalu. W poprzednim odcinku porównywaliśmy komputery stare i nowe i część z was pytała się, czy my sami prywatnie wymieniliśmy kompy, jeżeli tak, to na jakie i dlaczego. No więc w dzisiejszym socjalu odpowiemy na to pytanie. Już zbliża się Wiktor. Socjal! Słuchajcie, miałem ostatnio komputer. Jak to w ogóle dziwnie brzmi tak zacząć? Miałem komputer, miał około 5-6 lat. No i no, nie służył mi dobrze. Był ciężki, zawieszał się, cały czas się wyłączał. No, przez to, że był ciężki, jak z nim chodziłem, to normalnie czułem, jakbym robił cardio, a to słaba faza jak na komputer. Do tego musiałem biegać od gniazdka do gniazdka non-stop, bo wiecznie padała bateria w nim, więc nigdy nie był naładowany. No, ale to nic dziwnego, jak na komputer, który ma 5-6 lat. Ostatnio po prostu pierdnął kaput, komputera nie ma, dead. Komputer to... No okej, okay. To jest sprzęt do gier, prasy, zabawy, ale dla mnie to jest przede wszystkim część stylówki mojej. Nie mogę wchodzić do knajpy bez takiego komputer, który pasuje do mojej stylówki. To nie może być jakiś duży komputer albo brzydki, nie wiadomo jak. Ja na zmianę komputera zdecydowałem się tylko i wyłącznie z jednego powodu i była to chęć pogrania w nowe gry, ponieważ jestem zapalonym graczem. Ale niestety to się nie spotyka z aprobatą mojej zacnej małżonki, którą serdecznie pozdrawiam, gdyż ponieważ ona nie rozumie, że czasami komputer musi być usprawniony. Zawsze są spiny na temat, po co ci nowy komputer? Przecież możesz grać, masz tyle gier, pograj w nie wszystkie. Ale ja mówię, ja już przeszedłem te gry, nie chce mi się w nie grać, są już stare. No ale po co ci nowy komputer? No ja nie rozumiem, po co ci nowy komputer? I tak dalej, ale w końcu i tak wychodzę na swoim, zbieram sobie na tego kompa. I odkładam i kupuję i jestem zadowolony. No niestety, no PC ma to do siebie, że raz na jakiś czas trzeba go upgrade'ować, ale jak już to robić, to już porządnie i za konkretną kwotę i konkretny komputer. I kiedy kaput? Kiedy umarł? Umarł akurat wtedy, kiedy musiałem napisać scenariusz na Pąki, bo Grzegorza nie było. Jako ciekawostkę zgadujcie, który to był scenariusz i piszcie w komentarzach, jak myślicie. Więc co zrobiłem? Poszedłem z tym komputerem do informatyka, zapłaciłem 600 zł za to, żeby naprawił mi ten dysk, twardy dysk, płytę główną, żeby płytę główną mi naprawił, żeby odzyskał informację. Co się stało? Nie dało się odzyskać informacji, więc cały scenariusz poszedł, kaput, umarł. Ja się wtedy wkurzyłem, jak cholera, wziąłem po prostu cały hajs, wziąłem oszczędności, poszedłem, kupiłem komputer z marszu, mówię, poproszę, najlepszy. Komputer używam właśnie, zwłaszcza kiedy chcę oglądać teledyski, jaram się ogólnie muzyka i koncerty, taniec, właśnie to wszystko. To umożliwia mnie oglądać tych wszystkich, a nie mogę to oglądać w komputer, który wolno działa, albo jest jakiś stary, albo jakiś kiepski, po prostu. Dzięki wielkie za oglądanie naszego super socjala. Koniecznie wejdźcie w adnotację, w link o tutaj, w prawym rogu ekranu, aby obczaić super ofertę, którą przygotowaliśmy specjalnie dla was razem z RTV Euro AGD oraz firmą Intel. Na razie.